Przez stulecia nad osadami i miasteczkami górowały wieże kościelne. W warownych grodach czyniły to wespół z basztami fortyfikacji. Tak było aż do połowy XIX wieku, gdy Europę zaczęły coraz gęściej oplatać stalowe nitki kolejowych torów. Zapotrzebowanie parowozów na wielkie ilości wody spowodowało konieczność wznoszenia wieży ciśnień. Z początku niewielkie, o zbiornikach zdolnych pomieścić kilkanaście, kilkadziesiąt ton wody, szybko zaczęły zwiększać swe rozmiary, by w końcu móc pomieścić już setki metrów sześciennych parowozowego napoju. Do tego u progu XX wieku liczne miasta rozwijały sieci wodociągowe, które też wymagały pomocy prawa pana Bernoulliego do zapewnienia należytego ciśnienia w rurach. Jesteśmy na stacji Olsztyn Główny. Kolej dotarła tu w 1872 roku. W 1883 Olsztyn stał się węzłem kolejowym, jednym z ważniejszych w regionie. Nad stacją kolejową Olsztyn Główny górują trzy wieże ciśnień. W centrum miasta znajduje się czwarta. Dawniej wszystko, co ważne, znajdowało się w sąsiedztwie stacji kolejowej. Spichlerz ukryty za nastawnią dysponującą budynek Urzędu Pocztowego. Nastawnia dysponująca nosi oznaczenie Ola. Po drugiej stronie torów znajduje się stary budynek nastawni, jeszcze po niemiecki. Przy samej ulicy Limanowskiego wieża ciśnień z początków XX wieku. Dalej od wiaduktu wznosi się głowica wieży ciśnień systemu INCE. Tę wieżę zbudowano w 1910 roku. Jest to dość popularny wzór konstrukcyjny. W sąsiedztwie wieży ciśnień znajdowała się wachlarzowa hala lokomotywowni, która niestety nie dotrwała do naszych czasów. Daleko za stacją, na Zielonej Górce, wznosi się powojenny budynek najnowszej olsztyńskiej wieży ciśniej o typowej konstrukcji dla lat 50. XX wieku. Jadąc przez Olsztyn, pokonując tory kolejowe, wjeżdżamy na zatorze. Przejeżdżamy przez plac Bema, jedziemy ulicą Limanowskiego. Ta uliczka wąska tutaj to jest ulica Ziętary Malewskiej. I tu znajduje się taki charakterystyczny obiekt, który przykuwa uwagę. Tego nie da się przeoczyć. Wieża ciśnień, zbudowana w 1905 roku, wykorzystująca rzeźbę terenu miasta. Bo budując kolej, tory wprowadzono we wkopie. Po obu stronach torów kolejowych, które tworzą układ stacyjny stacji Olsztyn Główny, mamy wzniesienia. I wzniesienie wykorzystano, żeby zbudować tę wieżę ciśnień. Powstała w 1905 roku, ma piękną konstrukcję. Trzon wieży jest zbudowany z cegieł na planie ośmiokąta, czerwona cegła, natomiast dwie kondygnacje ponad tą przyziemną to jest konstrukcja szkieletowa. Drewno wypełnione murem. Pięknie to wygląda. Połączenie cegły, drewna, muru. Górujące tutaj nad tą zabudową sąsiedztwa stacji kolejowej. Ta wieża w 1996 roku spłonęła, ale na szczęście odbudowano ją i
Ona pełni teraz inne funkcje. Znajdują się tutaj różnego rodzaju usługi. Należy ona do pięknych przykładów kolejowej architektury Olsztyna. Pojawia się pytanie, czy w takim razie była to pierwsza wieża ciśnień zbudowana w sąsiedztwie olsztyńskiej stacji kolejowej. Otóż na pewno nie, dlatego że kolej dotarła do Olsztyna na początku lat 70. XIX wieku. Musiały tu wcześniej istnieć inne wieże ciśnień. Zapewne z początku niewielkie, o prostej konstrukcji. Zastąpione później tym obiektem z roku 1905, a także kolejnym, jeszcze nowszym, stojącym w miejscu dawnej lokomotywowni w Olsztynie, tam daleko, typowa wieża ciśnień systemu INCE. Skoro już obejrzeliśmy wieżę ciśnień przy Ziętary Malewskiej, warto przekroczyć ulicę Limanowskiego i udać się na ulicę Żeromskiego. Tutaj cały czas obok nas biegną tory kolejowe, które przecinają miasto i pozwalają nam wydostać się w kierunku zachodnim, czy to do Działdowa, czy to do Ostródy i Ławy, czy też do Morąga, Braniewa. Te tory się znajdują tam kawałek dalej. Natomiast przy ulicy Żeromskiego znajdują się jeszcze ciekawe przykłady kolejowej architektury. Kolej to oczywiście nie tylko tory, lokomotywy, wagony, to nie tylko budynki dworcowe, czy też wieże ciśnień i lokomotywownie, to również budynki mieszkalne dla kolejarzy, bo kolej to ludzie, którzy na tej kolei pracują. Z myślą o olsztyńskich kolejarzach zbudowano przy ulicy Żeromskiego takie osiedle domów z czerwonej cegły. To były osiedla dla kolejarzy, służbowe mieszkania, w których pracownicy kolei mieli sobie mieszkać. I całkiem spora kolonia tych kamienic znajduje się właśnie tutaj przy Żeromskiego. Budynki miały jeszcze do tego zabudowania gospodarcze, komórki piętrowe. Po co takie komórki? Otóż budynki te były ogrzewane węglowo. Kolejarze mieli deputat, czyli przydział węgla na ogrzewanie zimą i składowali ten węgiel właśnie w tych komóreczkach. Każda rodzina mieszkająca w kamienicy miała swoją komóreczkę, w której trzymała opał. Ulica Żeromskiego, jedna z bocznych ulic tego wczesnego Zatorza w Olsztynie, i takie kolejowe budownictwo charakterystyczne z czerwonej cegły, z łukami odcinkowymi w oknach, z charakterystycznymi detalami ceglanymi tu się właśnie znajduje. Druga olsztyńska wieża ciśnień położona jest blisko peronów przy samej dawnej lokomotywowni. Olsztyńska lokomotywownia to była hala wachlarzowa z obrotnicą i ta wieża ciśnień usytuowana jest tuż obok tego obiektu. Konstrukcja to ceglany cokół i murowana obudowa. Wewnątrz tej murowanej obudowy znajduje się zbiornik. To tak zwana wieża ciśnień systemu INCE. Jeden z popularnych projektów wież ciśnień budowanych w Prusach, również tutaj w Prusach Wschodnich. I takich wież to tutaj można spotkać właśnie najwięcej. Różnią się rozmiarem, wysokością, rodzajem tej górnej obudowy. Ona często jest drewniana, w tym przypadku jest murowana. Stożkowy dach drewniany, kryty papą.
jeszcze 30 lat temu tutaj na peronach Olsztyńskiego dworca stały żurawie wodne. Kres tego typu instalacjom, jak stare semafory, stare żurawie wodne, położyła elektryfikacja Olsztyńskiego węzła, która rozpoczęła się w latach 80. XX wieku. Wieżę zbudowano w 1910 roku i służyła aż do momentu oddania do użytku ujęcia przepompowni i wieży ciśnienie na Zielonej Górce w latach 60. XX wieku. Wieża miała zbiornik o pojemności 300 metrów sześciennych. Przy wieży zachowały się budynki warsztatowe parowozowni z ceglanym kominem. Najnowsza olsztyńska wieża ciśnień, najmłodsza, a i tak ma już ponad pół wieku. To 50. lata XX stulecia. Jest to budowla charakterystyczna dla tego okresu, ostatniego aktu rozwoju trakcji parowej. Trakcja parowa w Polsce, produkcja parowozów, trwała jeszcze właśnie do przełomu lat 50. i 60. XX wieku. W tym momencie parowozy były największe w historii polskich kolei. Wiele było ciężkich maszyn, zarówno wojennych, jak i konstrukcji powojennych, tak amerykańskich TY-246, jak i polskich TY-51. Były to parowozy o dużych mocach, potrzebujące, żeby tę moc uzyskać, dużych ilości pary. W związku z tym musiały wozić ze sobą dużo wody. Przeciętny parowozowy tender z schyłkowego okresu to było 30 metrów sześciennych pojemności, czyli 30 ton wody. Tę wodę skądś należało wziąć. Wieża ciśnień ma prosty trzon. Na górze znajdował się zbiornik w tej poszerzonej części. Wieżę zbudowano na planie koła. Trzon wieży ma jeszcze ceglane żebra. Wieża jest jasna, jej trzon jest ceglany, nietynkowany. Natomiast ta kondygnacja, w której znajdował się zbiornik, ona jest otynkowana, wszystko ma jednolitą, jasno-szarą barwę. To taki dość typowy widok, typowy obrazek dla tego krajobrazu lat późnych 50. i późniejszych na polskich kolejach. Tam, gdzie budowano wieże ciśnień w powojennej Polsce, często wyglądały one tak albo podobnie. Obecnie ta wieża, ona się wznosi dość wysoko nad równią stacyjną stacji Olsztyn Główny. Do tego jeszcze jest dość wysoka. Od wysokości pomiędzy odbiorcą a źródłem wody zależy ciśnienie, które jesteśmy w stanie uzyskać w rurach. Im wyżej zbiornik, tym wyższe ciśnienie, tym lepiej. W tym przypadku połączono z jednej strony zalety ukształtowania terenu. Wieżę zbudowano w jednym z najwyższych punktów w sąsiedztwie dworca kolejowego. Do tego jeszcze ten trzon jest wysoki, zbiornik umieszczono wysoko. Był to zbiornik o dużej pojemności, kilkuset metrów sześciennych wody. Nie jest już potrzebne, dlatego że z początkiem lat 90. w Olsztynie trakcja parowa zniknęła. Ostatnie parowozy TY-2 wykonywały jeszcze tutaj manewry, między innymi na Górce Rozrządowej, która się znajduje tu około 100 metrów od nas. Trakcja parowa odeszła, wieża ciśnień została i ona zostanie, dlatego że obecnie stanowi ona konstrukcję wsporczą dla różnego rodzaju instalacji telefonii komórkowej. Nie tylko kolej korzystała z wież ciśnień. Na przełomie XIX i XX wieku miasta zaczynały budowę nowoczesnych sieci wodociągów komunalnych. Przy ulicy Żołnierskiej znajduje się najstarsza istniejąca olsztyńska wieża ciśnień. Wzniesiona została w 1899 roku na wzgórzu Świętego Andrzeja, wówczas najwyższym wzniesieniu w granicach miasta. Od 1979 roku znajduje się tu obserwatorium astronomiczne. To okazała budowla z czerwonej cegły, swą architekturą nawiązująca do budowli obronnych.
Trzon wieży walcowy z licznymi ceglanymi detalami. Zwieńczone łukami okna przypominają otwory strzelnicze gotyckiej baszty. Wrażenia dopełnia zwieńczenie wieży blankami. Na przełomie drugiej i trzeciej dekady XXI wieku budynek prezentuje się wyśmienicie. Do tego wewnątrz czekają atrakcje związane z astronomią. W końcu w Olsztynie rezydował sam Mikołaj Kopernik. Olsztyńskie wieże ciśnień miały szczęście w historii. Wieża przy wiadukcie kolejowym jest siedzibą kilku firm handlowo-usługowych i służy, mimo pożaru w latach 90., który mocno ją nadwątlił. Została odbudowana i cieszy oko swą wyjątkową bryłą i architekturą. Wieża na Zielonej Górce, dzięki położeniu na wzniesieniu i dużej wysokości budowli, posłużyła jako konstrukcja wsporcza dla stacji bazowych telefonii komórkowej. W końcu obiekt położony przy dawnej parowozowni zajmuje Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Miłośników Kolei. To ostatnie przeznaczenie zdaje się być najodpowiedniejsze.